Wielu pewnie zauważyło, że mamy w tym roku wyjątkowo srogą zimę. U niektórych budzi to wątpliwości w globalne ocieplenie. Otóż nic bardziej mylnego. Obecna sroga zima jest anomalią pogodową, spowodowaną właśnie globalnym ociepleniem. Tak przynajmniej ma twierdzić Al Gore, światowej klasy w cudzysłowie naukowiec, który jako jeden z pierwszych odkrył ścisły związek pomiędzy wzrostem poziomu dwutlenku węgla w atmosferze a ilością miliardów na swoim koncie. Podczas zbierania informacji do filmu o Wielkim Resecie, w którym poruszam temat ewentualnego zagrożenia klęską głodu w wielu rejonach świata, natknąłem się po raz pierwszy na informację o tak zwanym Grand Solar Minimum, wielkim minimum słonecznym, którego nadejście mogłoby jeszcze bardziej zwiększyć ryzyko klęski globalnego niedoboru żywności. Cóż to takiego? Aktywność słoneczna zmienia się cyklicznie. Cykle słoneczne trwają średnio 11 lat. Słońce przechodzi wtedy przebiegunowanie magnetyczne, to znaczy magnetyczny biegun północny staje się południowym i vice versa. Można też powiedzieć, że ten 11-letni cykl jest połową 22-letniego cyklu, po którym bieguny powracają na swoje pierwotne pozycje. Cykl taki nie trwa zawsze dokładnie 11 lat. Jest to wartość uśredniona. Zaczyna się on od minimum aktywności słonecznej. Po czasie około 3 do 5 lat osiąga swoje maksimum. Następnie aktywność maleje przez około 6 do 7 lat, aż do rozpoczęcia kolejnego cyklu słonecznego. O wielkich minimach aktywności słonecznej mówimy wtedy, gdy wiele tych zwykłych cyklów słonecznych wykazuje mniejszą niż normalnie aktywność na przestrzeni stuleci. Cykle słoneczne pokazują się nadal podczas takiej periody minimum, jednak z niższą intensywnością niż zwykle. Dotychczas uważano, że wielkie cykle słoneczne pojawiają się randomowo. Jednak z aktualnych badań, o których za chwilę opowiem, wynika, iż powtarzają się one regularnie co mniej więcej 350 do 400 lat. Najbardziej znaczącym wielkim minimum słonecznym w przeszłości było minimum Maundera. Okres określany jako trwający od 1645 do 1717 roku, podczas którego powstało znacznie mniej raportów o plamach słonecznych niż w pierwszej połowie XVII wieku. Minimum Maundera pokrywa się w czasie ze środkowym i najchłodniejszym okresem tzw. małej epoki lodowej. Przyczyny jej nastania są do dziś niewyjaśnione, przynajmniej oficjalnie. Glacjologicznie okres ten trwał od 1300 do 1850 roku. Klimatycznie od 1570 do 1900. Dosyć tajemniczym w małej epoce lodowej jest fakt, że określenie to odnosi się jedynie do obniżonej temperatury w północnej hemisferze. Dokładniej tylko w Europie i Ameryce Północnej. Istnieją pewne dowody na dłuższe okresy ochłodzenia w innych regionach Ziemi, ale nie jest jasne, czy zdarzenia te są powiązane. Czas i charakter tych zmian są bardzo zróżnicowane w zależności od regionu. A pojęcie mała epoka lodowa jako globalnie synchroniczny okres zimna zostało prawie odrzucone. Kto poczyta trochę na ten temat, zauważy, jak bardzo obecni naukowcy się trudzą, aby dowieść brak korelacji pomiędzy aktywnością Słońca a małą epoką lodową. Na przykład naukowcy z Uniwersytetu Colorado i innych organizacji sugerują, że niezwykły, trwający 50 lat epizod czterech masywnych tropikalnych erupcji wulkanicznych pod koniec XIII wieku wywołał tę epokę. Bardzo kreatywny, ale również absurdalny pomysł został przedstawiony przez pewnego kandydata na doktora University College London,
Zakłada on, że wyeliminowanie prawie 55 milionów, czyli 90% rdzennej ludności w obu Amerykach podczas europejskiej kolonizacji doprowadziło do globalnych zmian klimatycznych i małej epoki lodowej XVII wieku. Jego koledzy naukowcy odkryli rzekomo, że wielkie umieranie, które nastąpiło po podboju Ameryk przez Krzysztofa Kolumba w 1492 roku poprzez ludobójstwo i rozprzestrzenianie się chorób pozostawiło porzuconych około 56 milionów hektarów ziemi. Gdy ziemia ta została zrekultywowana przez naturę, powstała w wyniku tego roślinność usunęła z atmosfery 7 miliardów ton węgla, ostatecznie ochładzając klimat. Ale wracając do powagi. Cykle słoneczne powiązane są z pojawianiem się plam na Słońcu. Plamy słoneczne według dzisiejszej wiedzy to regiony, w których pole magnetyczne jest wyjątkowo silne. Są one rzekomo chłodniejsze o kilka tysięcy stopni od reszty powierzchni Słońca. W czasach bliskich słonecznemu minimum ciężko dostrzec plamy. Nie ma ich wcale lub jest ich bardzo mało i są bardzo małe i krótkotrwałe. Podczas słonecznego maksimum widać wiele plam. Są one duże i pozostają na długo, na przykład wiele tygodni. Aktywność słoneczna jest wtedy silniejsza. Dochodzi do większej ilości rozbłysków słonecznych i koronalnych wyrzutów masy. Rozbłysk słoneczny to nagłe wydzielenie w atmosferę Słońca ogromnej ilości energii spowodowane przez anihilację pola magnetycznego. Energia ta została wcześniej zakumulowana w polach magnetycznych obszarów aktywnych. Nawet najsilniejsze rozbłyski są ledwo wykrywalne w całkowitym natężeniu promieniowania słonecznego, tak zwanej stałej słonecznej. Koronalny wyrzut masy natomiast to olbrzymi obłok plazmy wyrzucany w przestrzeń międzyplanetarną. Jest to jeden z najważniejszych czynników kształtujących pogodę kosmiczną, czyli ogół zjawisk obserwowanych na Słońcu i w obszarze wnętrza ziemskiej magnetosfery, wykazujących nawet według Wikipedii pewne analogie do pogody w atmosferze ziemskiej. Podczas minimum słonecznego zjawisko zanika, a podczas maksimum częstość wzrasta do 4-5 dziennie. Gdy koronalny wyrzut masy osiąga okolice Ziemi, wywołuje zaburzenia ziemskiej magnetosfery i zorze polarne. Bardzo intensywne burze magnetyczne mogą spowodować uszkodzenia sieci energetycznych na rozległych obszarach i zakłócić łączność radiową. Fale uderzeniowe otaczające wyrzuty koronalne mogą zmieniać trajektorię satelitów. Między 28 sierpnia a 2 września 1859 obserwowano liczne plamy na Słońcu. Tuż po 11, 1 września angielski astronom amator Richard Christopher Carrington zaobserwował rozbłysk, który, jak wiadomo z badań współczesnych, utworzył wówczas koronalny wyrzut masy. Obłok dotarł do Ziemi po 18 godzinach. Zazwyczaj czas ten wynosi 3-4 dni. Ta burza słoneczna była przyczyną jednej z najbardziej intensywnych w historii burz magnetycznych na Ziemi. Zaburzenia ziemskiego magnetyzmu spowodowały awarie sieci telegraficznych w całej Europie i Ameryce Północnej, a nawet okazjonalne zapalenie się od iskier papieru w telegrafach. Zorza polarna widoczna była wówczas na całym świecie. Zarejestrowano także wahania ziemskiego pola magnetycznego. Naukowcy uważają, że powtórka z 1859 roku jest tylko kwestią czasu. Badania rdzeni ziemskich lodowców wykazały, że wyrzuty ze Słońca o takiej sile występują średnio raz na 500 lat. W publikacji pod tytułem Poważne wydarzenia związane z pogodą kosmiczną, zrozumienie skutków społecznych i ekonomicznych, raport z warsztatów 2008 czytamy, że burza tej wielkości mogłaby zniszczyć cały system energetyczny krajów uprzemysłowionych.
Spalone transformatory nie mogą być naprawione, trzeba je wymienić na nowe, a czas produkcji jednego wynosi około 12 miesięcy pod warunkiem, że fabryka ma zapewnione dostawy surowca i energii, na co w takich warunkach trudno liczyć. Zapasów transformatorów prawie nie ma. Sieci energetyczne w Europie są ze sobą mocno powiązane, co grozi reakcją łańcuchową. Awaria części sieci pociąga za sobą przeciążenie innych fragmentów i kolejne awarie. Ochronę mogą stanowić systemy wczesnego ostrzegania oraz kondensatory zabezpieczające transformatory energetyczne. Obecnie jednak system wczesnego ostrzegania posiadają tylko Stany Zjednoczone i jest on zużyty, a żadna inna ochrona nie jest stosowana. Krzysztof Kida w publikacji Kosmos – Koronalne wyrzuty masy z 2013 roku pisze, iż zdaniem wielu naukowców rozbłyski słoneczne i związane z nimi koronalne wyrzuty masy, mogące wywołać wielkie burze słoneczne, są zagrożeniem znacznie większym niż ocieplenie klimatu. Mogłoby to nasuwać teraz pytanie. Od pewnego czasu jesteśmy regularnie straszeni wielkimi zagrożeniami, jak nowe wirusy czy kataklizmy związane ze zmianami klimatu. A co z wielką burzą słoneczną? Czyżby żaden filantrop nie wyczuł jeszcze potencjalnego niebezpieczeństwa dla ludzkości? W filmie o wielkim resecie i rezyliencji mówiłem o wielkim, czyhającym zagrożeniu cyberprzestępczością. Światowe Forum Ekonomiczne ostrzega nas, że potencjalni hakerzy wybrali sobie za przyszły cel właśnie elektrownie i sieci energetyczne. Braki w dostawach prądu mają spowodować o wiele większy kryzys niż obecny, jak przewiduje pan Klaus Schwab z Forum Ekonomicznego. Opracował on już strategię, jak firmy od ubezpieczeń i zarządzania aktywami mają się chronić przed takimi atakami. Dlaczego w pierwszej kolejności chronione mają być firmy ubezpieczeniowe i te zarządzania aktywami, jeżeli celami hakerów mają być sieci przesyłowe i elektrownie? Nie wiem, ale nie chcę w tym filmie mówić o teoriach spiskowych. Cykle słoneczne liczone są od roku 1755. Obecnie znajdujemy się w cyklu numer 25. Rozpoczął się on pod koniec roku 2019. Maksimum aktywności słonecznej tego cyklu powinno nastąpić pomiędzy końcem roku 2022 a 2024. Maksimum następnego cyklu odpowiednio 11 lat później. Prawdopodobieństwo niebezpiecznych anomalii słonecznych zwiększa się podczas takiego maksimum. Niestety nie da się przewidzieć burzy słonecznej ani szkód, jakie wyrządzi. Pożyjemy, zobaczymy. Należy dodać, że burze słoneczne nie zawsze pojawiają się w okresach szczytów aktywności słonecznej. Na przykład wymieniona już największa udokumentowana burza, znana jako Carrington Event, z 1859 roku miała miejsce 5 miesięcy przed maksimum cyklu numer 10. Burza z maja 1921 miała miejsce 3 lata po maksimum i 2 lata przed końcem 15 cyklu. Była to najsilniejsza burza geomagnetyczna XX wieku, ponieważ wystąpiła przed epoką ogólnej elektryfikacji, jej wpływ był ograniczony. Wywołała jednak szereg pożarów na całym świecie. Burza z sierpnia 1972, która spowodowała detonację licznych min morskich wyposażonych w detonatory magnetyczne, miała miejsce około 3,5 roku po maksimum i niecałe 4 lata przed końcem cyklu numer 20. Geomagnetyczna burza z marca 1989, która przerwała usługi elektryczne w dużych częściach północno-wschodniej Ameryki Północnej, miała miejsce około 8 miesięcy po maksimum cyklu numer 22. A tak zwane Halloween Solar Storms z 2003 roku były największą serią rozbłysków słonecznych, jakie kiedykolwiek zarejestrował system GOES, odpalony w 1975 roku. Miały one miejsce podczas 23 cyklu słonecznego, około 3 lata po jego szczycie w 2000 roku. Ten natomiast został naznaczony mniejszym rozbłyskiem słonecznym, znanym jako rozbłysk Dnia Bastylii, bo zdarzył się w dzień francuskiego święta narodowego.
Ale jak tytuł mówi, ten film nie jest o burzach słonecznych, tylko o wielkim minimum słonecznym. Jest ono obecnie dosyć popularnym tematem w internetach. Popularność ta wynika prawdopodobnie z pracy naukowej pani profesor Walentyny Zarkowej i trzech innych naukowców pod tytułem mniej więcej oscylacje linii bazowej słonecznego pola magnetycznego i natężenia promieniowania słonecznego w tysiącletniej skali czasu. Pani Walentyna Zarkowa jest profesorem matematyki na Northumbria University, Newcastle. Posiada stopień magistra matematyki stosowanej i astronomii, tytuł doktorski z astrofizyki i zajmuje się od ponad 18 lat badaniami aktywności Słońca. Jej praca została opublikowana w czerwcu 2019 roku w jednym z najbardziej renomowanych czasopism naukowych świata, Nature Research. Została jednak wycofana w marcu 2020. Pani Walentyna i dwóch innych autorów nie zgodziło się z wycofaniem. Na początku abstraktu tej pracy czytamy: niedawno odkryte długoterminowe oscylacje pola magnetycznego tła słonecznego związane z falami podwójnego dynama generowanymi w wewnętrznej i zewnętrznej warstwie Słońca wskazują, że aktywność słoneczna zmierza w ciągu najbliższych trzech dekad pomiędzy rokiem 2019 a 2055 do współczesnego wielkiego minimum, podobnego do minimum Maundera. Z drugiej strony, rekonstrukcja całkowitego natężenia napromieniowania słonecznego sugeruje, że od minimum Maundera nastąpił wzrost uśrednionego cyklicznie całkowitego nasłonecznienia o wartość około 1 do 1,5 W na metr kwadratowy. Ściśle skorelowany ze wzrostem średniej bazowej temperatury Ziemi. Aby zrozumieć te dwa przeciwstawne trendy, obliczyliśmy podwójną sumaryczną krzywą podwójnego dynama wahań pola magnetycznego wstecz o 100 tysięcy lat, co pozwala nam potwierdzić silne oscylacje aktywności słonecznej w regularnych, 11-letnich i ostatnio raportowanych wielkich cyklach słonecznych co 350 do 400 lat, spowodowanych działaniem podwójnego dynama słonecznego. Stwierdzono, że ostatni minimum oscylacji linii podstawowej pokrywa się z wielkim minimum słonecznym Maundera, które wystąpiło przed rozpoczęciem obecnego superwielkiego cyklu. Można dywagować, czy nieoficjalnym powodem wycofania jest twierdzenie, iż Słońce ma wpływ na ocieplenie klimatu, niezgodne z dyktowaną przez politykę narracją na temat przyczyn globalnego ocieplenia. Oficjalnym powodem wycofania pracy było stwierdzenie, że aktualne obliczenia efemeryt pokazują, iż odległość Ziemia-Słońce zmienia się w skali czasu kilku stuleci o znacznie mniej niż wartość podana w tym artykule. W rezultacie redakcja nie ma już zaufania do przedstawionych wniosków, czytamy w uzasadnieniu. Twierdzenie, że atmosfera Ziemi od czasów małej epoki lodowej ociepla się o około 0,5 stopnia na 100 lat, nie jest nowe. Do takiej konkluzji dochodzi między innymi Seiunichi Akasofu z International Arctic Research Center, University of Alaska Fairbanks, USA. Cytat z artykułu pod tytułem O wychodzeniu z małej epoki lodowej z 2010 roku. Szereg opublikowanych artykułów i powszechnie dostępnych danych dotyczących zmian poziomu morza, cofania się lodowców, zamarzania i odmarzania rzek, cofania się lodu morskiego, obserwacje słojów drzew, rdzeni lodowych i zmian intensywności promieniowania kosmicznego od roku 1000 do chwili obecnej jest badanych w celu stwierdzenia, jak Ziemia wyszła z małej epoki lodowej. Dowiadujemy się z nich, że wychodzenie z małej epoki lodowej przebiegało w sposób ciągły, z grubsza liniowo, od lat 1800-1850 do chwili obecnej. Tempo powrotu pod względem temperatury wynosi około 0,5 stopnia Celsjusza na 100 lat. To znaczy oni gadają o globalnym ociepleniu, a my tak naprawdę wychodzimy z małej epoki lodowej.
W swoim artykule pani Zarkowa przewiduje, że trend ten będzie trwał do 2600 roku. O ile dobrze rozumiem badania pani Zarkowej, a przyznaję, że nie jestem heliofizykiem, rewolucyjne w nich jest to, że poprzez uwzględnienie efektu podwójnego dynama na Słońcu, odkrycia tego dokonał Michael Stix w latach 70. zeszłego wieku, jak i zautomatyzowanej metody pobierania znacznie większej ilości danych o zjawiskach magnetycznych na Słońcu niż dotychczas, udało się dokładnie ustalić regularność wielkich cykli słonecznych. W uproszczeniu chodzi o to, że Słońce posiada trzy pola magnetyczne, w tym jedno warstwy zewnętrznej i jedno wewnętrznej. Poruszają się one z niewielkim przesunięciem fazy, gdy co kilkaset lat nałożą się one na siebie tak, że ich siły się nawzajem neutralizują, dochodzi właśnie do minimum aktywności słonecznej. Ktoś mógłby argumentować, że pomiędzy minimum Wolfa a minimum Maundera, do których doszło w odstępie około 400 lat, leży jeszcze minimum Spörera. Według autorów jest to jednak artefakt spowodowany wybuchem najbliższej Ziemi supernowej o nazwie Vela Junior. Wybuch miał miejsce na południowym niebie w odległości około 600 do 700 lat świetlnych. Silne promieniowanie, które wtedy dotarło do Ziemi, może wyjaśniać, dlaczego mała epoka lodowa miała miejsce jedynie na półkuli północnej. W pracy pod tytułem Ślady nowo odkrytej supernowej Vela w rdzeniach lodowych Antarktydy autorzy Burgess i Zuber twierdzą, że jeśli widoczna obecnie pozostałość po supernowej jest rzeczywiście młoda i pobliska, odpowiadająca jej supernowa powinna być widoczna z Ziemi około roku 1320. Trudność w tej interpretacji polega na tym, że nie ma współczesnych pisemnych raportów o jakiejkolwiek supernowej w tym czasie lub w tej części nieba, co może wynikać z faktu, że większość obserwatorów w tym czasie pochodziła z półkuli północnej. Dodam, że ślady wybuchów supernowych rozpoznaje się po zwiększonej ilości azotanów w polarnych rdzeniach lodowych. Azotany te powstają w atmosferze pod wpływem promieniowania, natomiast obserwacje plam słonecznych rozpoczęły się dopiero w roku 1610, długo po minimum Spörera 1420-1570. To jest wykres zawartości azotanów w 100-metrowym rdzeniu lodowym z bieguna południowego. Po lewej widać szczyty powiązane z wybuchami supernowych. Ciemne obszary na wykresie po prawej to odpowiednie minima słoneczne. W latach 1790-1830 miało jeszcze miejsce malutkie minimum Daltona, podczas którego miała miejsce jedna z dwóch największych erupcji wulkanicznych świata. Wybuch wulkanu Tambora w 1815, który spowodował tzw. rok bez lata 1816. Obydwa zjawiska wydłużyły małą epokę lodową. Według metodologii profesor Zarkowej, uwzględniającej poczwórne składowe fal magnetycznych, aktywność słoneczna wtedy jest znacznie bliższa obserwacjom uśrednionej aktywności. Ale co to wszystko oznacza dla nas w praktyce? W wywiadzie udzielonym dla kanału Conversations That Matter w październiku 2019 roku, czyli dwa miesiące przed początkiem cyklu numer 25, pani Zarkowa tłumaczyła, iż wtedy dokładnie znajdowaliśmy się na początku mającego trwać około 33 lat wielkiego minimum słonecznego. Będziemy je obserwować z pierwszych rzędów, cieszy się pani profesor. Ale jaki wpływ będzie ono miało na temperatury na Ziemi? Pani Zarkowa mówi, że podczas minimum Maundera, kiedy niskie temperatury w Europie były mocno odczuwalne, zamarzły wtedy wszystkie wielkie rzeki i wszędzie było mnóstwo śniegu, średnia temperatura spadła jedynie o 0,8 stopnia Celsjusza. Wbrew pozorom, jest to bardzo znacząca wartość.
Dla współczesnego minimum oczekiwany jest nieco mniejszy spadek temperatury niż za minimum Maundera, gdyż tamto nakładało się na minimum oscylacji linii podstawowej i temperatura od tamtych czasów wzrosła dodatkowo o około 1 stopień z powodu pozycji Słońca. Więc jeśli temperatura spadnie o 0,8 stopnia, nadal będzie troszkę cieplej niż za czasów minimum Maundera. Cykl 25 nie będzie najzimniejszym. Będzie on wprawdzie nieco chłodniejszy niż cykl 24, jednak cyklem najmniejszej aktywności będzie numer 26. Najzimniejsze okresy będą więc miały miejsce między cyklem 25 a 26 i pomiędzy cyklem 26 i 27. Może należy dodać, że cykl 25 rozpoczął się w grudniu 2019. Od tego czasu aktywność słoneczna ma rosnąć przez 3 do 5 lat. Dopiero potem zacznie maleć. Minimum pomiędzy cyklem 25 a 26 planowane jest gdzieś na rok 2030. Współczesne minimum słoneczne odczujemy przede wszystkim okresami zmniejszonej wegetacji. Mój film o głodzie się kłania. Pani Zarkowa mówi już o pierwszych oznakach, na przykład o opadach śniegu w Karpatach w lipcu, gdzie coś takiego miało miejsce ostatni raz 150 lat temu, albo o opadach gradu do poziomu 1 metra w Meksyku, czy sławnym gradobiciu podczas Tour de France 2019, które zresztą powtórzyło się w 2020. To są pierwsze oznaki tego, co może się dziać w trakcie współczesnego wielkiego minimum. To był wywiad z 2019 roku. Obecnie takie oznaki się mnożą, jak na przykład atak zimy w północnej Kalifornii, w Hiszpanii czy innych miejscach na Ziemi. A przypominam, że wychodzimy obecnie z minimum cyklu 25 i zbliżamy się do maksimum. Znacznie gorzej może być, gdy zaczniemy zbliżać się ponownie do minimum. Pani profesor mówi dalej, że kontaktowali się z nią biolodzy z Grecji, którzy donosili o obserwacjach, że wegetacja drzew i krzewów rozpoczyna się tam około miesiąca później niż zwykle, tak jakby natura przeczuwała, że pole magnetyczne Słońca się osłabia. My jeszcze nie wiemy, kłócimy się ze sobą, a przyroda już wie, mówi pani profesor. Poszlaką na to, że coś jest na rzeczy, mogą być informacje o tym, że Stany Zjednoczone planują budowę przynajmniej 6 nowych lodołamaczy. Rosja powiększa swoją flotę arktyczną właśnie o 5 nowych lodołamaczy atomowych typu LK-60YA, znanych również pod nazwą Projekt 22220. Arktyka już pływa, Sybir i Ural zostały zwodowane, a Jakucja i Czukotka są w budowie. To jest stan z 2020 roku. Olbrzymy o wyporności 33 tysięcy ton i długości 173 metrów są napędzane 2 potężnymi reaktorami każdy, co czyni je najsilniejszymi cywilnymi jednostkami na świecie. Również Chiny budują ogromne lodołamacze atomowe, porównywalne do wcześniejszej rosyjskiej klasy Arktyka. 152 metry długości, 30 szerokości, a wyporność ma wynosić 30 tysięcy ton. To tyle, daj łapkę w górę, subskrybuj i dozo.